Witam Państwa na spotkaniu w ramach cyklu Książki pełnej historii. Polska dyplomacja wobec kwestii żydowskiej w latach 39-39. Autorka tej książki, pani dr Kinga Czachowska, jest z nami. Proszę Państwa, książka absolutnie nowatorska, pionierska, pierwsza w tej dziedzinie, więc podwójne gratulacje. Po pierwsze za książkę, która jest bardzo ciekawa. Po drugie, za rzucenie się na temat, który jest tematem, chyba mi się wydaje, bardzo trudnym i dla wielu badaczy bardzo ryzykownym. Dlaczego pani doktor popełniła pani tą książką? Dzień dobry, bardzo dziękuję za słowa przywitania. Bardzo mi miło, że zaczynamy od tak miłych słów na temat tej książki. Rzeczywiście temat dla mnie samej, mogę to przyznać uczciwie, też był trudny. Pisząc tą książkę, miałam poczucie, że każdego dnia od nowa wskakuję do kolejnej poprzeczki, do kolejnego poziomu, na którym jeszcze rano nie byłam. Rzeczywiście jest to temat wymagający przede wszystkim długotrwałych kwerend. W pierwszej kolejności dobrego sformułowania tego, czym się chciałam zająć, żeby w tym materiale nie utonąć. A w dalszej kolejności właśnie takiej dużej precyzji i bardzo dużo czytania wciąż na te różne tematy, które z tym, o czym tutaj pisałam, w różny sposób się łączą. Oczywiście temat też jest potencjalnie kontrowersyjny, bo tutaj wiele tematów szczegółowych, które poruszam, gdzieś tam są obecne w przestrzeni publicznej i raczej w taki sposób, że każdy ma swój pogląd na ten temat. Ja starałam się pisać jak najbardziej uczciwie i rzetelnie, to na pewno, bez jakichś założeń u podstaw, raczej z taką dużą ciekawością poznawczą, myśląc przede wszystkim, że na ten temat, o którym piszemy, wiemy bardzo mało. I to jest to, co było moją pierwszą myślą, kiedy do tego siadałam. Że z jednej strony mamy takie hasła głośne, jak Madagaskar, jak wypowiedź ambasadora Lipskiego z 1938 roku, które gdzieś tam budują nasze wyobrażenia i to hasło gdzieś słyszymy. Oraz też mity i stereotypy. Tak, kwestia żydowska, z dyplomacją, coś nam się kojarzy, ale tak naprawdę nie mamy dużego obrazka. Nie wiemy, co tak się naprawdę działo, z czego to wynikało, jak to się zmieniało w czasie. Jakby te wszystkie podstawowe pytania, które zadawałam, one nie miały szczątkowych odpowiedzi w literaturze, kiedy zaczynałam pisać. Jak Państwo będą mieli okazję, co szczerze polecam wszystkim, żeby książkę przeczytać, zajrzeć do niej, to książka jest rzeczywiście bardzo bogata, jeśli chodzi o tą warstwę odsyłaczy, przypisów. No i tutaj już pani doktor o tym powiedziała. Jeśli chodzi o bazę źródłową, na czym pani się opierała, jeśli chodzi o pracę, o pisanie tej książki, jakiego rodzaju dokumenty, czy przetrwały, czy w całości przetrwały dokumenty z tego okresu? Mówimy o latach 39-39. Zaraz będzie się pani doktor też tłumaczyła, dlaczego taka cezura. Z przyjemnością. Jeżeli chodzi o bazę źródłową, to są to przede wszystkim dokumenty dyplomatyczne. Jest to praca z zakresu historii polskiej dyplomacji. Mnie oczywiście interesowały problemy związane z historią ludności żydowskiej, relacji polsko-żydowskich. Niemniej jednak to były głównie dokumenty dyplomatyczne. One się nie zachowały niestety w komplecie, w związku z czym te kwerendy też były rozległe. Głównym Londyn? Londyn, tak. Londyn, wielkie odkrycie, wielka przyjemność prowadzić tam badania. Londyn, jeżeli chodzi o dokumenty brytyjskie, ale też polskie, popadałam w archiwach emigracyjnych, to czego u nas w Archiwum Akt Nowych w Warszawie nie udało się znaleźć. Dlatego oprócz tych kwerend krajowych, ja naprawdę tutaj w AEN-ie spędzałam długie tygodnie i tutaj są na sali ci, którzy o tym wiedzą, bo bez nich by to nie było możliwe. Ale drugim takim ważnym miastem dla moich kwerend to był właśnie Londyn. To wynikało z dwóch czynników. Właśnie raz, że archiwa emigracyjne polskie. Druga rzecz to to, że dla moich badań, jak się bardzo szybko okazało,
tą drugą stroną dla działań polskiej dyplomacji była strona brytyjska. A jeżeli chodzi o Foreign Office, to są to materiały naprawdę przebogate. Jak człowiek raz tam wejdzie i nauczy się poruszać po tym zasobie, to naprawdę może pływać na szerokich wodach. Oprócz tego też dokumenty Colonial Office, bo tutaj ta kwestia kolonialna, czy w ogóle zainteresowania polskiej dyplomacji, jak te kolonie można dla celów własnych imigracyjnych wykorzystać, też się pojawiały. W związku z czym tutaj też bardzo dużo archiwów londyńskich. Oprócz tego uzupełniałam też tą kwarantę w Izraelu. Przepraszam, że wejdę w słowo. Czy te wszystkie dokumenty z tego okresu dotyczące tej kwestii są jawne? Tak, są jawne. To już jest ten okres, kiedy wszystko zostało już dawno odtajnione. Jeszcze taka bardzo ważna rzecz, o tym rozmawialiśmy w kulisach, bo mówimy o kwestii znaczącej mniejszości, drugiej w Polsce, bo to jest 10% ludności drugiej RP, ale nie istniało wtedy państwo, które dzisiaj my znamy jako, no powiedzmy, państwo żydowskie, czyli Izrael. Więc czym była kwestia żydowska generalnie? Ta kwestia żydowska była dla każdego po trosze czymś innym. W ogóle to pojęcie kwestia żydowska było dla mnie takie bardzo ryzykowne i problematyczne, ponieważ każdy... Stąd ten cudzysłów, żeby trochę tego dystansu nabrać do tego pojęcia. Nim się faktycznie posługiwano. Społeczeństwo polega na tym, że każdemu coś się kojarzy z tą kwestią żydowską i wydaje mi się, że to jest właśnie to, o co chodzi. A tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, nie wiem, na myśl endecką, na polską dyplomację, dyplomację niemiecką, na poszczególne stronnictwa polityczne tego okresu. Każdy się do tej kwestii odnosił, ale rozumiał ją i definiował w inny sposób. Więc mnie interesowało w pierwszej kolejności ustalenie tego, czym była dla polskiej dyplomacji kwestia żydowska, jak ją definiowano i w dalszej kolejności, jakiego rozwiązania dla niej poszukiwano. I to, o czym pan mówi, tutaj jakby też wchodziło w ten problem, bo rzeczywiście państwa żydowskiego nie było wtedy jeszcze, ale Żydzi jak najbardziej za tym państwem żydowskim lobbowali i to wszystko, co się z tym wiązało, również było dla mnie interesujące. Na przykład to, że polska dyplomacja z syjonistami jak najbardziej sympatyzowała, czy to byli syjoniści głównego nurtu, czy syjoniści rewizjoniści. Ta idea żydowskiego państwa w Palestynie była czymś, co polska dyplomacja popierała i to była taka tradycja w sumie w polskiej dyplomacji okresu międzywojennego. Mówiło się o tej ostatniej alii, czyli o operacji Most, ale była też alia w drugiej RP, w co też była zaangażowana przedwojna dwójka. Tak, i to są tematy, których ja tylko dotykam, ale rzeczywiście polska dyplomacja w ramach współpracy z tymi rewizjonistami współpracowała również z bojówkami tej organizacji, szkoliła tych młodych ludzi i taka współpraca tutaj również miała miejsce. Najbardziej taki znany, ówczesny chyba koncept, taki teoretyczny, książkowy, który ja w ogóle zaczerpnąłem z kolei z takich źródeł literackich, bardzo ciekawego portretu Wiednia lat 20. i 30. opisanego w takiej trylogii Norberta Aliasa, jedną z tych książek, tam jest Pochodnia w uchu. To są takie trzy części i tam po raz pierwszy pojawia się po pierwsze inteligencja wiedeńska żydowska, jak i sam Theodor Herzl z koncepcją państwa żydowskiego. No właśnie, jak próbowano ten problem, nie problem, rozwiązać? Jak się sami Żydzi sytuowali w ogóle w tej układance różnych państw, które wyłaniają się po zakończeniu I wojny światowej, którzy wyłaniają się po konferencji paryskiej. Jakie są te społeczności? Jak ta społeczność też formułuje się w Polsce? Och, to jest bardzo, bardzo rozległe, bardzo duże pytanie. Na pewno, jeżeli to punkt wyjścia traktujemy właśnie konferencję pokojową w Paryżu i rozmowy, które tam trwały, no to trzeba powiedzieć przede wszystkim o tym, że w wyniku tego Palestyna stała się mandatem brytyjskim. Wcześniej Arthur Balfour wysuwał swoją słynną deklarację. Zaczęła się właśnie ta skontrolowana migracja żydowska do Palestyny. I na pewno te ruchy polityczne jak najbardziej w tym ładzie międzynarodowym wtedy w Wersalu ustalonym funkcjonowały. To znaczy ta Palestyna była stałym punktem odniesienia dla różnych ruchów żydowskich. Zjoniści oczywiście lobbowali za państwem żydowskim.
te różne frakcje w różny sposób. Zjoniści głównego to byli tutaj partii otwarci na różnego rodzaju współpracę i kompromisy. Zjoniści, którym dowodził Żabotyński, tutaj mieli bardziej radykalne poglądy, które też powstawały w czasie w miarę tego, jak te aspiracje żydowskie były coraz trudniejsze do spełnienia. Powstaje i ta Palestyna. Bajtar. Tak, i ta Palestyna była stopniowo zamykana na emigrację żydowską. Jeżeli chodzi o ludność żydowską w Polsce, no to tak jak pan już zaczął mówić, to była ta druga największa mniejszość w kraju. Przy czym to 10% było o wiele bardziej widoczne niż może się wydawać, ponieważ to była ludność przede wszystkim miejska i w tych miastach stanowiła nawet czasami przeszło połowę mieszkańców. W Warszawie około 1/3 tak mieszkańców. Tak było też w Lwowie. Tak, tak, tak. Więc to była ludność bardzo zauważalna z różnych przyczyn, też silnie kojarzona z konkretnymi miejscami w strukturze społeczno-demograficznej. To była ludność miejska, zajmująca się konkretnymi profesjami, procesy modernizacyjne. To było w argumentacji polskich władz. Przebiegały trochę trudniej, ponieważ tutaj właśnie to wiązało się z tym, że modernizować chciano by te obszary życia, które zajmowała głównie ludność żydowska. Oczywiście po wielkim kryzysie gospodarczym wszelkie antagonizmy polsko-żydowskie wyszły gdzieś na powierzchnię życia publicznego i z tym też trzeba się było zmierzyć i z tym również mierzyła się polska dyplomacja, ponieważ kiedy liczne organizacje żydowskie poza granicami kraju wystosowywały swoje protesty, urządzały akcje protestacyjne, to polska dyplomacja za każdym razem po pierwsze takie informacje o takich wydarzeniach zbierała, po drugie starała się je prostować czy przedstawiać inną wizję sytuacji Żydów w II RP, przede wszystkim taką, w której państwo nie było agresorem. Nawet jeżeli były pogromy, to polskie państwo tutaj starało się ukazać sprawców. Polska dyplomacja, mówiąc o kwestii żydowskiej, podkreślała, że nie podchodzi do tego problemu tak jak na przykład państwo niemieckie, gdzie to wszystko było na podstawie ideologii rasistowskiej i jawnych prześladowań antyżydowskich, że w przypadku władz polskich to był problem z zakresu po prostu sytuacji wewnętrznej państwa związany z przeludnieniem, z jakimiś problemami, które dostrzegano w tej strukturze społeczno-demograficznej i że szukano dla nich rozwiązania również właśnie na polu polityki wewnętrznej, czyli na przykład dążąc do przemysłowienia kraju, to jakichś procesów modernizacyjnych, które pomogłyby w ogóle społeczeństwo uzdrowić. I jeżeli chodzi o położenie Żydów i ludności większościowej, że generalnie te procesy modernizacyjne miały służyć wszystkim i też miały służyć temu, żeby tę kwestię żydowską w kraju rozwiązywać. Pani doktor, dlaczego pani przyjęła taką cezurę czasową? Mamy 32, 39, 39 jest to zrozumiałe, no bo wybucha wojna we wrześniu 1939 roku. Dlaczego tą datą wyjściową jest rok 1932? To było jedna z takich pierwszych dużych decyzji, które musiałam na początku moich badań podjąć. Początkowo nosiłam się z tym, żeby opracować ten temat w szerszych cezurach czasowych, co się z czasem okazywało niemożliwe z różnych powodów, na przykład cały okres międzywojenny był po okresem bardzo niespójnym i to nie byłaby dobra książka. Szukałam więc okresu, który dałby się spadać rzeczywiście jako całość. I tutaj były różne pomysły. Dla historyków dyplomacji taką cezurą, która gdzieś tam była, kojarzyła się, był rok 1934, kiedy minister Józef Beck wypowiedział jednostronnie stosowanie procedury mniejszościowej przewidzianą traktatem mniejszościowym. Kojarzy się też rok 1933 w związku z dojściem Adolfa Hitlera do władzy, co miało wpływ na sytuację w ogóle w Europie. Na działania polskiej dyplomacji też rzutowało również bardzo silnie w tym zakresie. Rok 1935 również się kojarzy zgodnie ze śmiercią, patrząc na śmierć marszałka Piłsudskiego. Niemniej jednak ja uznałam, że tutaj ten rok 1932 będzie najbardziej właściwy, ponieważ jest to właśnie książka z zakresu historii polskiej dyplomacji i wybranie okresu ministerium, jednego ministerium, okresu, kiedy ministrem była jedna osoba i był to właśnie Józef Beck,
wydawało mi się najwłaściwsze. Dawało mi też tą zaletę, że patrzyłam na ten okres możliwie długi i szeroki, że te wszystkie późniejsze cezury ja wchłaniałam i miałam perspektywę jeszcze dalszą, a moja krytyka wobec stanu badań istniejącego była też taka, że często zakładano a priori, że ten rok 35, czy że w ogóle tutaj druga połowa lat 30 szczególnie się wyróżnia i tak to można samodzielnie badać, a ja właśnie chciałam wyśledzić te przyczyny zainteresowania polskiej dyplomacji kwestią żydowską, też te wcześniejsze. Stąd lata 1932-39 jako okres ministerium Józefa Becka, prawej ręki marszałka, kiedy marszałek żył, wykonawcy jego myśli, jego zapoczątkowanych już działań, kiedy marszałek zmarł. Jest to więc okres ciągłości, jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną. Mam nadzieję, że te cezury w miarę lektury książki się bronią. No dobrze, to w jakiej sytuacji sprawy dotyczące ludności żydowskiej zastaje Józef Beck? Jesteśmy po pierwszym dużym kryzysie 1929 roku. Tak, rzeczywiście jest to ważna cezura dla tego problemu. To też wynika z tego, że jeżeli chodzi w ogóle o politykę państwa polskiego związaną z wychodźstwem, z tym, że w ogóle dostrzegano problem przeludnienia kraju i dążono do tego, jakby akceptowano to, że emigracja jest nieunikniona i starano się ją jak najlepiej dla państwa wykorzystać. Tymczasem w związku z wielkim kryzysem gospodarczym kolejne państwa zamykają się na emigrację i to jest jedna z tych rzeczy, które tutaj się pojawiały. Minister Beck musi też sobie radzić z tym, co mu się na bieżąco w kolejnych miesiącach pojawia. Jeszcze przed dojściem Adolfa Hitlera do władzy, polska służba dyplomatyczno-konsularna w Niemczech zauważała, że jednak te bojówki hitlerowskie już aktywnie działały. Mamy takie raporty, gdzie konsulowie donosili o tych atakach, których ofiarami byli też polscy Żydzi, których wiele mieszkało na terenie Niemiec czy Austrii. I to są takie kolejne wyzwania, które się w okresie ministerium Becka pojawiały. Nadal interesowano się właśnie też tą grupą ludności tych polskich Żydów, która już poza granicami kraju mieszkała i to nie były tylko Niemcy, ale w ogóle globalnie, na przykład, nie wiem, we Francji jest taki przykład organizacji polsko-żydowskiej, o której dużo piszę. Także te wyzwania, jeżeli chodzi o kwestię żydowską, już na początku ministerium Becka były, ale były takie właśnie rozproszone, że ta kwestia żydowska była gdzieś tam w różnych miejscach działań polskiej dyplomacji rozparcelowana. Powiedziała Pani, pisze też zresztą Pani o tym, ale to odsyłam do lektury, że istniała zgoda co do tego, że do tej emigracji musi dojść. Jakie były główne kierunki tej emigracji? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ludność żydowską, to była Palestyna. I to bardzo mocno w toku moich badań wyszło. Okres ministerium Becka to zaczyna się robić coraz bardziej problematyczne zagadnienie emigracji do Palestyny, ponieważ Brytyjczycy tutaj prowadzą coraz bardziej restrykcyjną politykę, jeżeli chodzi o imigrację Żydów. Także polska dyplomacja z jednej strony bardzo walczy o to, aby tutaj ci Żydzi polscy byli jak najmniej poszkodowani, żeby przynajmniej tych kwot, tej liczby certyfikatów dla polskich Żydów nie zmniejszać. Oczywiście walczą też o to, aby ta liczba była jak największa, ale jest jakiś też program minimum tych polskich oczekiwań. Ale ponieważ wiedziano właśnie, że ta Palestyna się zamyka na tych Żydów, że istnieje konieczność szukania innych terenów imigracyjnych. I tutaj szukano bardzo szeroko, to znaczy to wynika z moich badań wręcz tak, że jak tylko gdzieś się pojawił sygnał, że być może jakieś państwo otworzy jakąś swoją kolonię, jakiś swój obszar na emigrację żydowską, to polska dyplomacja od razu taką informację weryfikowała i badała, na jakie te możliwości są duże. Rozmawiano w pewnym momencie z władzami Stanów Zjednoczonych, które wyraziły zainteresowanie polskimi postulatami. Rozmawiano z władzami francuskimi, tutaj chodzi o Madagaskar, ale nie tylko, w ogóle interesowano się koloniami francuskimi. Wielka Brytania była interesująca nie tylko przez Palestynę, ale znowu przez swoje kolonie i dominia.
Także patrząc na mapę, te zainteresowania się mnożyły. To były też państwa Ameryki Południowej, kolonie w Afryce. Przez moment oczywiście też zwrócono uwagę na Birobidżan, czyli tą sowiecką republikę, ten sowiecki obszar przeznaczony dla Żydów jako okręg autonomiczny. Niemniej jednak tam akurat to zainteresowanie było raczej negatywne, to znaczy oceniano, że te pułpy raczej dla władz sowieckich pretekst, żeby tutaj tych polskich Żydów zindoktrynować, a później znowu ich do Polski wysłać. Dlatego tutaj było takie zainteresowanie sweryfikowane, rzeczy wynikające z negatywnych przesłanek, sprawdzenia zagrożenia z tym związanego. Interesowano się też współpracą z organizacjami żydowskimi, był taki ruch terytorialistów, który zwracał uwagę na to, że oczywiście Palestyna jest ważna, ale musimy szukać innego terytorium, które przyjęło masową emigrację żydowską i tutaj polska dyplomacja również z tymi terytorialistami współpracowała, badając naprawdę wszelkie możliwości, kiedy jakieś takie tereny pojawiały się jako możliwość do sprawdzenia. Kto był głównie odpowiedzialny ze strony Polski za prowadzenie tej polityki dyplomatycznej, tych działań dyplomatycznych? Na pewno w pierwszej kolejności był to minister Beck. Jako osoba, która oczywiście kierowała tym ministerium, brała odpowiedzialność za wszystkie działania, które tam się toczyły. Oczywiście kwestia żydowska nie była dla polskiej dyplomacji sprawą pierwszej wagi. I to nie jest coś, co minister się tym zajmował codziennie i nad czym sobie głowę łamał tak z dnia na dzień. Miało tego swoich współpracowników, których jednak on wybierał i desygnował im zadania, w związku z czym to nadal jest odpowiedzialność Becka, niemniej jednak już tutaj skierowana na inne osoby. I tutaj w toku moich badań ujawniły się dwie takie osoby, jeżeli chodzi o centralę MSZ-u. Pierwszą osobą, bardzo dla mnie ciekawą, to było moje wielkie odkrycie i zawsze o tej postaci myślałam, pisząc tą książkę, to był Tadeusz Gwiazdowski. Był to dyplomata Polski pochodzenia żydowskiego. W MSZ-cie od samego początku, od 18 roku, był jednym z wicedyrektorów Departamentu Politycznego, a więc tego najważniejszego, jeżeli chodzi o struktury centrali MSZ-u. Zajmował się przede wszystkim sprawami związanymi z organizacjami międzynarodowymi, z Ligą Narodów, z organizacjami żydowskimi międzynarodowymi i początkowo właśnie z racji na to, gdzie w ogóle kwestia żydowska, przy jakich okazjach wychodziła jako problem dla polskiej dyplomacji, to Gwiazdowski, przepraszam, sama teraz zrobiłam błąd straszny, Tadeusz Gwiazdowski się tym zajmował. Z czasem coraz więcej tych obowiązków przejmował, dużo inicjatywy własnej w tych kierunkach wykazywał Wiktor Tomir Drymer, także jeden z tych pułkowników. Zresztą zostawił wspomnienia po sobie. Zostawił po sobie wspomnienia, ja do nich się odnoszę, bo to jest materiał niewdzięczny, to znaczy zawsze było wiadomo, że Drymer trochę tam nieścisłości popełnił. No właśnie, a jak to jest z tą koloryzacją przez samego Drymera? Książka ukazała się zresztą całkiem niedawno, bo już na pewno po 2010 roku, jak nie, około 14-15 to kolejne wznowienie. Tak, ale już wcześniej Drymer te wspomnienia pisał i publikował je, przepraszam bardzo, we fragmentach. Już w latach 60. ukazał się jego artykuł właśnie wspomnieniowy, ale w formie artykułu w Kulturze, jeśli mnie pamięć nie myli. Nie chcę tutaj kłamać, ale w latach 60. się ukazał w czasopiśmiennictwie emigracyjnym. Dosłownie ten jego fragment wspomnień dotyczący kwestii żydowskiej. Trymer sam o tym pisał i tutaj przypisywał sobie sprawczość bardzo znaczną, bardzo wcześnie. On pisał, że już w 1935 roku przejął wszystkie zadania związane z kwestią żydowską i MSZ-u i wiele z tego, czym się zajmowały inne resorty. Tak, też pisze o tym we wspomnieniach, jest tak, jeden z rozdziałów. Tak, bo to jest jakby tak, ten rozdział był potem inkorporowany do wspomnień. Najpierw się ukazał samodzielnie. Z moich badań wynika, że to nie jest prawda, że na podstawie zachowanej dokumentacji MSZ-u możemy prześledzić, jak to się zmieniało. I rzeczywiście pojawiały się takie pomysły centralizacji tych zagadnień związanych z kwestią żydowską w ramach jakiejś jednej komórki w MSZ-cie dla usprawnienia prac.
Ale to było dopiero w 1936, a więc już rok później niż Trymer twierdzi, że to się stało. I to były też pierwsze pomysły, bo tak w praktyce, jeżeli chodzi o dokumentowany stan tego, jak te kompetencje były podzielone, no to dopiero w 1938 roku te sprawy żydowskie się koncentrują w Departamencie Konsularnym, a więc w Departamencie kierowanym przez Wiktora Tomira Trymera. Dla mnie też było ciekawe to, czego w tych wspomnieniach nie ma. Na przykład, mimo tego, że to są, tak jak pan mówi, wręcz to się ukazało jako książka, jeżeli chodzi o całość, i Trymer wiele wątków porusza, ale na przykład o Gwiazdowskim nigdy nie pisze. Wiele nazwisk się pojawia, ale Gwiazdowski nie. Też Trymer odnosi się do pewnych plotek czy zarzutów na swój temat. Zarzucano mu między innymi antysemityzm i to, że wiele zwolnień w MSZ-cie z tego okresu, bo w kwestii Trymera były również kwestie personalne, że tutaj był jakiś klucz antysemicki, jakieś motywacje. Tutaj się jak najbardziej od tego Trymer odżegnywał, że takich motywacji w tych kwestiach nie było. Wręcz tam przytaczał swoją znajomość czy przyjaźń z jednym z Żydów legionistów, którzy również w MSZ-cie gdzieś tam w niższych rankach pracowali. Mam jeszcze poważniejsze. Prawdopodobnie Trymerze ciążą zarzuty, ale to jest oczywiście inny temat, inna rozmowa natury agenturalnej. Tak twierdzą przynajmniej niektórzy badacze, czy takie mają przypuszczenia, czy taką intuicją się kierują, bo dokumentów, dopóki Moskwa nie ujawni, nikt nie może tego kategorycznie przesądzić. Ja noszę z pani też książki, że w pewnym sensie takim okresem przełomowym czy istotnym dla tej polityki był rok 35-36. Tak, to prawda. I to wynika głównie z tego, że to w tym momencie, po tych kilku latach ministerium Beka i po tych różnych wyzwaniach, z którymi trzeba się było wtedy zmierzyć, coraz więcej uwagi się poświęca kwestii żydowskiej. Wtedy różne też rzeczy dzieją się równolegle w MSZ-cie. Na przykład formułuje się jakieś tezy kolonialne i Polska zaczyna tutaj się też kwestią kolonialną zajmować. Przy tej okazji formułuje się takie założenia, czym to właściwie kwestia kolonialna jest i z czego wynika. Tam się pojawiają argumenty populacyjne, że tutaj to właśnie wynika z przeludnienia kraju i tutaj ten dostęp do kolonii jest ważny, żeby móc temu problemowi zaradzić, ale także w zakresie uprzemysłowienia kraju, że tutaj też dostęp do kolonii w zakresie dostępu do surowców. I zauważono, połączono te kwestie w tym momencie, że ta kwestia żydowska jak najbardziej się z tą kolonialną łączy, bo to ujście dla emigracji żydowskiej poszukano w tych koloniach. I wtedy jakby też się nam zaczyna to wszystko łączyć, jeżeli chodzi, jakby ta argumentacja dla kwestii kolonialnej przenika trochę do argumentacji do kwestii żydowskiej. Czyli jakby ten grunt był już wspólny, bo jak już mówiłam, już od początku jakby zakładano, czym ta kwestia żydowska była, czyli to było problemy przeludnienia kraju, struktura społeczno-demograficzna i tak dalej. Ale w tym momencie pojawia się nam ta emigracja jako rozwiązanie. I to jest dlatego ten moment kluczowy, ten rok 1936, ponieważ wtedy ta polityka się w ten sposób formułuje i zaczyna to być taki tandem nierozłączny, że kiedy mówimy o kwestii żydowskiej, to mówimy o emigracji. Oczywiście nie tylko, nadal podkreślano to, że chodzi o uprzemysłowienie kraju, z tych postulatów modernizacyjnych zgłoszonych wcześniej, też w okresie ministerium Beka nie rezygnowano. Niemniej jednak podkreślono, że te wszystkie działania nie przyniosą pożądanego rezultatu, jeżeli Polska nie będzie miała szansy wspierać tej emigracji żydowskiej i w tym zakresie aspiracji syjonistycznych, ale też w ogóle z tych potrzeb emigracyjnych, które widziano i dostrzegano. Zawsze też starając się podkreślać to, że to też były interesy żydowskie przez samych Żydów potrafnie definiowane. Pani doktor, a jak sami Żydzi w kraju, ja wiem, że to nie było głównym przedmiotem pani pracy, zapatrywali się na te pomysły o emigracji, o opuszczeniu Polski? Generalnie trzeba też pamiętać, mówiąc o mniejszości żydowskiej, że to była mniejszość bardzo podzielona. Było bardzo wiele różnych ruchów politycznych, jeżeli chodzi o ludność żydowską w Polsce. I tutaj pewnie ten stosunek do tych pomysłów był jednym z tych, które na temat których formułowano różne opinie. Oczywiście były głosy bardzo krytyczne wobec tej polityki.
Polska dyplomacja zawsze starała się jednak szukać sprzymierzeńców i tam, gdzie ich znajdowała, to był to walor propagandowy i na pewno w działaniach polskiej dyplomacji starano się bardzo mocno uwypuklać i podkreślać to, że były też grupy polskich Żydów, którzy wspierali te inicjatywy. Nawet już bardzo późno, po roku 1938 roku, przy wsparciu, przy zachęcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych powstało Żydowski Komitet Kolonizacyjny i tutaj polski MSZ bardzo się starał podkreślać, że jak najbardziej polscy Żydzi również chcą emigrować do Palestyny i nie tylko, i tutaj wyrazem tych zainteresowań jest na przykład ten komitet. Więc no, nie jest to wyczerpująca odpowiedź. Naprawdę no, tutaj musiałabym śledzić szczegółowo prasę, na co nie było szczegółowo miejsca w tej pracy. Na pewno było to coś, co było krytykowane przez Żydów, ale też nie przez wszystkich. Z drugiej strony też na pewno było łatwiej paradoksalnie Żydom zagranicznym, że to tak nie będzie powiedziane, a przedstawicielom Żydów z organizacji międzynarodowych szukać współpracy i jakiegoś partnerstwa polskich dyplomatów, co faktycznie miało miejsce, i tutaj znowu ten rok 36 nam się pojawia jako taka cezura, gdzie wiele takich inicjatyw miało miejsce, bo na pewno o ile tutaj o tych poglądach polskich Żydów nie szczególnie się rozpisuję w mojej pracy, to o tym, jak ci Żydzi z organizacji międzynarodowych szukali wsparcia u polskiej dyplomacji, tutaj już pisze dużo i widać, że rzeczywiście taka współpraca miała miejsce i widziano w niej obopólne korzyści. Tutaj nie było żadnego przymusu, po prostu mamy dokumenty, w których na przykład syjoniści, rewizjoniści w Stanach Zjednoczonych przechodzą do konsulatu polskiego i próbują nawiązać współpracę nad pewnym konkretnym projektem. A panie doktor, Kierunek amerykański, jest bardzo ciekawa książka takiego reportera Martina Polaka, Austriaka, o emigracji Żydów galicyjskich. Jak w ogóle wyglądał ten kierunek amerykański wyjazdu Żydów przed II wojną światową do Stanów Zjednoczonych? To był bardzo silny kierunek. Rzeczywiście bardzo wielu Żydów wyemigrowało, też polskich. Oni tam stanowili znaczną grupę ludnościową. Tam federacje, stowarzyszenia Żydów polskich były liczne i polska dyplomacja się nimi interesowała. Niemniej jednak wiadomo, że tutaj w początku lat 20. polityka Stanów Zjednoczonych drastycznie się zmieniła i to już nie była polityka otwartych drzwi, tylko właśnie nałożono bardzo znaczne ograniczenia dla możliwości imigracyjnych. W związku z czym tutaj polska dyplomacja raczej się musiała zmierzyć z tym wyzwaniem świata w tych realiach, kiedy ta Ameryka przestaje być realnym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o te potrzeby emigracyjne. To się przez chwilę zmienia właśnie w roku 1938, kiedy Amerykanie wyrażają zainteresowanie tymi polskimi tezami związanymi z kwestią żydowską i wręcz proponują to, że będą trochę pośredniczyć na przykład w kontaktach z państwami Ameryki Łacińskiej, jeżeli chodzi o te możliwości emigracji dla polskich Żydów. To jest taki epizod, bo później zaraz ma miejsce Anschluss i polityka amerykańska znowu się zmienia na niekorzyść dla interesów polskich. W jakim sensie? Mówimy o 38 roku. Mówimy o roku 38. Zmienia się o tyle, że tutaj Anschluss Austrii był spełnieniem wielu najgorszych obaw. Wiadomo było, że jest to element gdzieś tam polityki, jakichś zamieszań Hitlera. Kiedy to się spełniło, podniósł się pewnego rodzaju alarm, zaczęto się po prostu obawiać kolejnej fali uchodźstwa. Z tym problemem uchodźców żydowskich próbowano się mierzyć dosyć nieudolnie od roku 1933, o czym ja też dużo w książce piszę. W związku z czym wiedziano bardzo dobrze, że tutaj na pewno Anschluss Austrii sprawi to, że ten problem się pogłębi, i to było inicjatywą właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta Roosevelta, żeby zwołać konferencję międzynarodową dla rozwiązania tego problemu. Konferencja ta ostatecznie odbyła się w Evian w czerwcu roku 1938 i tam ponownie zajmowano się wyłącznie tematem właśnie
uchodźców, emigrantów z trzeciej Rzeszy, z terenów zaanektowanej Austrii. I to było coś, co bardzo uderzało w interesy polskie, ponieważ Polska wtedy, polska dyplomacja zdawała sobie sprawę, że za każdym razem, kiedy podnosi swoje postulaty emigracyjne w związku z kwestią żydowską, to rywalizuje z tym, że już w pierwszej kolejności zawsze jest próba rozwiązywania tego problemu uchodźców z Niemiec. I starano się troszeczkę tutaj właśnie zadbać o to, żeby jednak to nie było tylko tak, że tymi uchodźcami się trzeba zająć, ale żeby jednak brać też pod rozwagę te potrzeby emigracji Żydów z Polski. I ta konferencja w Avignon pokazywała, że tutaj znowu przegrywamy, że znowu tutaj priorytet jest jasny i to nie są nasze problemy. I tutaj już potem te zainteresowania, wcześniejsze współprace ze strony amerykańskiej też wygasły. Kwestia asymilacji. Czy była problemem dla społeczności żydowskiej? Kiedyś taką ciekawą rzecz w trakcie rozmowy tutaj zresztą właśnie na przystanku Historia w Instytucie Pamięci Narodowej, kiedy rozmawialiśmy o takich korzeniach jeszcze przedwojennych, w ogóle wielu działaczy komunistycznych, no pewna taka nadinterpretacja nawet w jakimś dużym stopniu była osób o pochodzeniu żydowskim. Tutaj rozmawialiśmy z doktorem Spałkiem między innymi i on powiedział, że były dwie drogi asymilacji dla środowisk żydowskich. Jedna to była no, takie klasyczne polonizowanie się. Tutaj takim najbardziej przedstawicielem, który teraz mi się jak gdyby tak unaocznia, przypomina, będzie pułkownik Ignacy Matuszewski, a z drugiej strony właśnie zaangażowanie w komunizm. Robert Spałek, doktor Robert Spałek twierdził, że to była też forma bardzo istotna asymilacji dla ludności żydowskiej. Komunistyczna Partia Polski, zresztą Jeff Szac w książce Pokolenie też to dokładnie pokazał. W jakimś sensie odnosząc się do tego, co znamy też pod hasłem, czy stereotypem, czy bardziej hasłem żydokomuny. A jak pani doktor to widzi? Czy z moich właśnie badań wynika, chociaż ja się tym nie interesowałam jakoś w szczegółach, to trochę wynikało z tego, że się interesowałam między innymi obecnością Żydów w polskiej służbie dyplomatyczno-konsularnej, że tych ścieżek asymilacji, ale też stopni asymilacji było bardzo dużo. I mówimy z jednej strony właśnie często o tych, że to nawet nie jest prawidłowe mówić, że to byli polscy Żydzi, o niektórych osobach, bo to jest nieprawda względem tego, jak się oni sami określali, że mamy takie osoby jak Matuszewski, o którym pan mówił, jak Gwiazdowski, o którym ja wspominałam, które tutaj jednoznacznie jakby zerwały związki ze swoją żydowskością, ewidentnie utożsamiali się wyłącznie jako Polacy. Tutaj na przykład Gwiazdowski zrobił to na każdej możliwej płaszczyźnie, łącznie ze zmianą nazwiska, z nazwiska Grosztern. On miał też brata, o nim się z kolei mówi jako o zasymilowanym Żydzie warszawskim. On już tego nazwiska nie zmienił i jako Stefan Krosztern był bardzo aktywnym i znanym warszawskim dziennikarzem. Oczywiście zasymilowanym do polskości w dużym stopniu, pisał w języku polskim, był obecny w tej tkance życia miejskiego Warszawy. Wiedzieli o nim też oczywiście polscy, chociażby dyplomacji, pan się interesował między innymi jako dziennikarz polityką zagraniczną. Niemniej jednak tutaj ten stopień asymilacji między dwoma braćmi jest nieporównywalny, tak? Czyli tutaj Gwiazdowski. Taki wśród braci Bermanów, Adolf, który był sionistą lewicującym, ale sionistą, który zresztą wyjechał do Izraela, i Jakub, który był komunistą, który do swoich korzeni żydowskich no tak średnio się odwoływał w zasadzie. Tak, to jest no w ogóle bardzo pociągające, te historie dwóch braci jako ilustracja do tego, jak bardzo się można różnić w jednym pokoleniu, w zależności od tego właśnie, że no, każdy jest dzieckiem swoich czasów, ale to są czasy tak pokate w różne właśnie ruchy ideologiczne, tyle gwałtownych zmian społecznych zachodziło również właśnie, jeżeli chodzi o polskich Żydów, że tych opcji, których można było wybrać, jest bardzo wiele. No na pewno to, że była ta polska szkoła, no widać to, że ta młodzież żydowska, nawet jeżeli uczestniczy w żydowskich ruchach politycznych, niekomunistycznych, tych typowo żydowskich, jak nie wiem, jak Bunt, nie mówiąc o tych ruchach syjonistycznych, że oni jednak mówią i czytają w języku
języku polskim, że w większym stopniu są zaznajomieni z kulturą polską. I to są zmiany bardzo widoczne. I tutaj tych stopni gradacji tego, na ile ktoś się poczuwał do tożsamości polskiej, na ile to żydowskiej, w jakich aspektach te linie podziału można jakoś próbować niezręcznie kreślić, byłoby naprawdę bardzo dużo. I to na pewno jest przedmiot, który by zasługiwał na jakieś osobne, pogłębione badania, tak? I na ile różnych sposobów te procesy asymilacji, czy właśnie tej akulturacji, czyli już w mniejszym stopniu, miały miejsce. No, czas jest nieubłagany, ale jeszcze jedno pytanie muszę zadać. Hasło Żydzi na Madagaskar. Tak, to jedno z takich haseł wywoławczych. Oczywiście jak zaczęłam się tym tematem interesować, to też to wynikało z tego hasła Żydzi na Madagaskar. Pamiętam takie dyskusje. Jednak. Tak, tylko to właśnie potem chodziło o taką weryfikację negatywną, bo oczywiście to jest hasło głośne, na które nie sposób nie natrafić. Czy czytając prasę, czy czytając literaturę, to się bardzo mocno przebiło do literatury naukowej, ponieważ bardzo mocno funkcjonowało w sferze społecznej. Prasa to bardzo podchwyciła i to w różny sposób. Albo się kłócono, albo zachwalano to hasło emigracji na Madagaskar żydowskiej. Niemniej jednak z moich badań wynika, że to nie było takie ważne hasło, jakby się mogło wydawać ważne, patrząc na jego obecność w jakiejś tam publicznej świadomości. Że był to problem o tyle ważny, że wszedł już na jakąś drogę realizacji, to znaczy były rozmowy polsko-francuskie na temat możliwości jakiego osadnictwa żydowskiego na Madagaskarze. Była tam wysłana ekspedycja, robiono jakieś badania terenowe, więc jest jakiś stopień zaawansowania, którego w innych kierunkach, które polska dyplomacja eksplorowała, nie było. Niemniej jednak zatem ten polski Żyd nie wyemigrował w wyniku tych zainteresowań. I to naprawdę był jeden z wielu kierunków. Na większą naszą uwagę zasługuje ta Palestyna, paradoksalnie gdzieś pomijana, a jednak będąca największym, najważniejszym, najbardziej przez polską dyplomację, najmocniej promowanym, najwięcej energii w to inwestowano. To była Palestyna. Ten Madagaskar to takie właśnie bardzo głośne hasło, ale wiele podobnych kierunków zainteresowania wtedy było, po prostu innych terenów kolonialnych. I na to tak trzeba patrzeć, że ten Madagaskar, takich Madagaskarów było wiele. Tam po prostu udało się wyjść krok dalej i się o tym po prostu publiczność dowiedziała, opinia prasowa. Bo też to, co wynika z mojej pracy, to, że te działania polskiej dyplomacji w bardzo małym stopniu była publiczna świadomość tego, co polska dyplomacja robiła, czym się zajmowano. To się udało bardzo ładnie prześledzić na przykładzie jednej z wizyt ministra Bega w Londynie, gdzie o tej kwestii żydowskiej rozmawiano. Później rozmawiano o tym, co dać w komunikatach do prasy i to było bardzo niewiele względem tego, co się za tymi zamkniętymi drzwiami działo. Madagaskar akurat się na te zamknięte drzwi wydostał i stąd o nim tyle mówimy, ale w podobnym stopniu interesowano się wtedy bardzo licznymi obszarami. Nie tylko służby żyją z dyskrecji, ale także dyplomacja. Można tak powiedzieć. No to był taki program. No faktycznie rozpoczęły się już te nadzieje, kiedy te rozmowy weszły na inny etap i była ta ekspedycja na Madagaskar. To na pewno, to też nie był kwestia dyskrecji, to po prostu były rozbudzone nadzieje, tak? Myślę, że to o tym już można w jakimś sensie mówić. No okazało się, że to były nadzieje gdzieś przedwcześnie rozpalone, bo nic z tego nie wyszło. Niemniej jednak ten Madagaskar na świadomości społecznej pozostał na dobre. Będzie pani kontynuowała te badania, jeśli chodzi o ten obszar tematyczny? Na pewno chciałabym mieć szansę, aby zajmować się nadal historią dyplomacji. Są pewne tematy, gdzieś ledwo w książce wspomniane, które chciałabym zbadać, na przykład kwestie kindertransportów. To jest w książce Akapit. Chciałabym tutaj się nad tymi kindertransportami, czyli akcjami pomocowymi mającymi na celu umożliwienie po prostu organizacji transportów dzieci żydowskich, w tym przypadku pochodzenia polskiego, czy z obywatelstwem polskim, do Wielkiej Brytanii. Takie 3 transporty były w roku 1939. Chciałabym chociażby taki problem opracować, czy na przykład kilka dokumentów źródłowych szczególnie ciekawych być może opublikować. Niemniej jednak uważam, że książka jako książka jest zamknięta i
są po prostu jakieś może mniejsze kierunki badawcze bezpośrednio z nią związane, które chciałabym jeszcze gdzieś tam domknąć i kontynuować, czy w ogóle no, ten okres międzywojenny jest mi bardzo bliski, więc są jeszcze inne tematy tutaj, może bardziej typowo z historią polskich Żydów związane, które chciałabym móc dalej badać. Proszę Państwa, książka pionierska pani dr Kingi Czechnowskiej, warta uwagi, bardzo dobrze, skrupulatnie, rzetelnie, tak analitycznie w niektórych obszarach, jak i syntetycznie napisana. Absolutnie pierwsza książka na ten temat, całościowa monografia. Gratuluję pani doktor. Bardzo dziękuję. I brawa dla pani doktor, proszę państwa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.